Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Torysta52 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Legend of Asun. Moi drodzy, jesteśmy w okolicy wejścia na bagno, ale no i tak tam na razie nie wejdziemy, ponieważ nie mamy drugiego rozdziału, więc nie mamy jeszcze dostępu do ekspedycji. Moi drodzy, jesteśmy w trakcie wykonywania zadania Wieczne Odpoczywanie, możemy sobie zerknąć. Przynieść stamtąd jego nóż. Idziemy na cmentarz, ale zanim, no to tutaj mamy jakieś krwiopijce. Ja tutaj ewidentnie mogłam przyjść wcześniej, bo tu są nawet takie młode, ale no nie byłam tutaj wcześniej. Jesteśmy tutaj teraz. Fajnie by było coś tutaj móc ustrzelić. Proszę bardzo, bo one zatruwają, więc musimy uważać. Jeżeli o to chodzi. Tam jest harpia. Powiem szczerze, że nie podoba mi się to, bo nie wiem, jak ja sobie z harpią poradzę. Wydaje mi się, że może być tak sobie. Ale myślę, że harpie by było chyba najlepiej z łuku, co? Próbować zestrzelić. Ona jeszcze, co ciekawe, nie złapała na mnie agro. Jestem w stanie ją trafić w ogóle stąd? Raczej nie. Ona też się tak raczej triggerować na mnie to nie chce. No dobra, no to nie. No to w takim razie zajmiemy się najpierw na przykład takim ścierwojadem. On woli za to jeść resztki po krwiopijcy. Okej, striggerowała się niestety. Troszkę się cykam, że ona mnie zeżre. Chciałam powiedzieć, że się... W sumie to się przyblokowała, więc mamy szczęście. Bo jestem w stanie ją ładnie wystrzelać. Tam widzę jakiegoś szkieleta niestety na cmentarzu. A co jest nie tak z tym ścierwojadem, że on mnie nie atakuje? Szkielet? No bez jajec. Jeszcze mam jego zmarłą żonę lać. Jeszcze kurde czego, no. Twórcy to już widzę nie mieli co tutaj nam dać do bicia. Widzę, że ona nie jest sama. Czy to jest mikroszkielet? No bez jaj. No bez jaj. Myślę, że Rikaso nam nie uwierzy. O kurde. Na szczęście ona nie będzie trudna, tylko trzeba będzie się ładnie bronić. Czyli nie tak jak ja przed chwilą. Kurde, nie lubię tego bardzo w Gothiku, że czasami, wiecie, klikamy obronę, a ona nie wchodzi. I cios. 150. Miała ten nóż zresztą, więc i tak musieliśmy ją pokonać, i tak. Tu są jakieś wilczki fajne. Można by się nimi tutaj pobawić. Chrząszczyki. Ty, no trzeba zacząć strzelać z łuku, bo widzę, że tutaj ładnie nam wchodzi wszystko. Zobaczmy, jak w takie odzika wejdzie. Nie no, bailando. Super. Tu jest jakieś dziwne przejście, którego trochę nie rozumiem. Mianowicie nie wiem, gdzie ono prowadzi za bardzo. Tu jest co? Za potworzysko szary wilk. Też może być z łuku. Tereny, gdzie oczywiście możemy już sobie hasać bez problemów. Okej, okay, bo tu jest co zwiedzać, więc na spokojnie, pomalutku.
Jest tutaj też całkiem spory las. Są szkielety gobliny. Toż mi się dużo mniej podoba. Wiemy zresztą, że one nie są idealne, jeżeli chodzi o bicie ich. A tutaj był sobie smoczy korzonek w środku. Tak po prostu. Okej. Czyli możemy chyba już do Rikaso, myślę, wrócić. Tutaj mamy. Na zawsze w naszych sercach Maria i jej dziecko. Tu spoczywa Heiko. Tu ku pamięci Teda. Kuzyn Lomiel. Okej. Katerin z Arkati. Garduran z Walendoru. Ej, jest taka modyfikacja jak Walendor. Myślicie, że to jest na przykład jakiś easter egg? W sumie to możliwe. Tu bym chciała wejść, gdzie była ta harpia, bo może ona coś tutaj trzymała na górze na przykład. Coś tutaj było? No niestety nic, a szkoda. Bo to myślę takie miejsce z potencjałem. Ale trudno. Nie musi być wszędzie wszystkiego, nie? Dobra, no nie wiem, jak Rikaso przekażemy wieści o tym, że zbiliśmy jego żonę. To brzmi naprawdę źle. W sumie zabiliśmy ją po raz drugi. To brzmi jeszcze gorzej. No ale jakoś musimy się z tym zmierzyć, prawda? Jakoś mu to przekazać. Ach, niedobrze, niedobrze. Wróciłem. Widzę lepiej, powiedz mi, co tam zastałeś. Mam przy sobie twój nóż. Dzięki, zatem chyba będę musiał kontynuować opowieść o sobie. Może zainteresuje cię, gdzie znalazłem twój nóż. Opowiedz. Poszedłem na cmentarz, tak jak prosiłeś. Wszędzie unosiła się mgła. Kiedy już uporałem się z bestiami, które zwykle nawiedzają miejsce, nagle rzuciły się na mnie dwa szkielety. Jeden był mały, malutki wręcz, a drugi posturą przypominał kobietę. Kiedy obejrzałem ich pozostałości, znalazłem pośród nich ten nóż. Co ty mówisz, kobieta i dziecko? To była moja Maria i nasze maleństwo. Ale co spowodowało, że zamiast spoczywać w pokoju, powrócili jako nieumarli? Czyż nie zrobiłem wszystkiego, aby odpokutować za ich grzechy? Innos jest bezlitosny, ale teraz skrócił ich męki. Dzięki ci za to. Weź te roperi w ramach podziękowania. Proszę, opowiedz mi więcej. Dobrze, chyba lepiej będzie, jeśli nie będę tego wszystkiego trzymał w sobie. Słuchaj uważnie, bo nie będę się powtarzał. Kiedy w końcu dotarło do mnie, że oboje naprawdę nie żyją, przeklnąłem wszystkich. Wziąłem oba ciała i przysiągłem sobie, że od teraz będę żył z dala od ludzi. Kiedy byłem dzieckiem, usłyszałem historię o artefakcie z wąwozu, który potrafi tchnąć życie w ludzi. Przeniosłem się tam, następnie trafiłem do jaskini. Siedziałem tam przez długi czas, aż zdałem sobie sprawę, że przeszłości nie da się zmienić. Przez długi czas żyłem tylko z tego, co udało mi się znaleźć wokół mnie. Zbudowałem tu chatę i udało mi się zrobić trochę roperii dzięki pędzeniu alkoholu. Nigdy nikomu nie zaufałem i wszystko robiłem sam, bo czułem się nieswojo pośród ludzi. Teraz znasz już całą moją historię. Wspomniałeś o jakimś artefakcie w tym wąwozie. A, to tylko legenda. Wspomina o pewnym artefakcie znajdującym się na końcu wąwozu. Jeśli udałoby mi się coś takiego zdobyć, to... Co mam z tym począć? Chcę tylko żyć w spokoju i tak nie wierzę w takie bzdury. W każdej historii jest ziarno prawdy, spróbuję go w takim razie sam odnaleźć. Rób jak uważasz, gwarantuję, że nic nie znajdziesz. Co właściwie jest na końcu wąwozu? Jest tam jaskinia, ale radzę tam nie wchodzić. Co z nią nie tak? Przypuszczam, że dawniej wydobywano tam rudę. Od dawna jednak nikt tam nie zaglądał i zaległy się pełzacze. Uniemożliwiają sprawdzenie, czy dalej jest tam coś do wydobycia. Kilka nocy temu było tam paru rekrutów. Cholera jednak wie, czego tam chcieli. Nie zabawili tam jednak długo z powodu pełzaczy. Pierun wie, skąd się biorą. Szczerze, mam to gdzieś, póki tam zostaną. Na tej jaskini musi ciążyć jakaś klątwa. Mów dalej. Kiedyś odwiedzili mnie jacyś poszukiwacze skarbów. Sądząc po ubraniach, nie pochodzili stąd. Na pewno byli dobrze wyszkoleni. Udało im się nawet wyczyścić jaskinię z pełzaczy, tylko jeden z nich został przy tym ranny. Wyglądali na przejezdnych i chcieli uczcić zwycięstwo oraz przenocować z tego powodu w samej jaskini. Nie posłuchali jednak moich ostrzeżeń, by tego nie robić. Co później było? Nie trudno zgadnąć. W nocy, gdy zaskoczyły ich pełzacze, było słychać krzyki. Jakim cudem udało się im wyjść żywym, prócz jednego towarzysza, który został wcześniej zraniony. Kim byli poszukiwacze? Nazwałbym ich włóczęgami, którzy kręcą się po świecie licząc na coś wielkiego, a ostatecznie niewielu z nich znajduje to, na co polują. Udało mi się znaleźć coś w tej jaskini? Nie dopytywałem. Jak chcesz, możesz się przekonać na własną rękę.
Okej. Może być. Możemy to sprawdzić. Tam widzieliśmy, że te pełzacze kogoś jadły, więc podejrzewam, że będzie to jakiś, wiecie. Widzę, że się trochę tam. O kurde, nie rozproszyły się jednak. Co tu się dzieje? Okej, jednak polazły tam wszystkie do środka, ale przestraszyłam się przez chwilę, bo praktycznie wyleciały z tej jaskini. Ciężko będzie nam pokonać grupkę pięciu pełzaczy, nie sądzicie? Może być trudno i na pewno będzie trudno. Wiecie, jak ciężko jest odciągnąć jednego pojedynczego pełzacza, kiedy one coś jedzą? No właśnie o tym, kurde, mówiłam. Znaczy, jest to do wykonania i jak widać, nam to idzie całkiem dobrze. Ale na początek się rzuca cała grupa. I to już jest dużo trudniejsze do zrobienia wtedy. No. Teraz się troszeczkę wpędziłam, bo wiecie, uderzyłam jednego. Możemy je spróbować tu gdzieś przyblokować, ale myślę, że będzie trudno. Kozi ruknie. No, cztery pełzacze to jest zdecydowanie zbyt wiele dla mnie. Chociaż może mi Rykaso pomoże. Jak się tak będę cofać, to powinnam to przeżyć, nie? Ja nie wiem, co ja aktualnie robię, ale próbuję po prostu przeżyć. Nie wiem, czy mamy gdzieś chatę, bo nic nie widzę. O kurde, tam wlazło na drzewo. Jesteśmy przy chacie, więc zaciągniemy je tutaj, żeby Rikaso mi trochę pomógł. No ty jesteś jakiś posrany chyba. Dobra, widzę, że Rikaso to jest naprawdę szczwana bestia. Niestety straciłam z nich expa, ale no bez jaj. Wiecie, na szczęście nie potrzebuję tego aż tak bardzo. Dobra, zabiliśmy wszystkie pełzacze w jaskini. Zobaczmy, co tam znajdziemy. No zobaczmy. To było dosyć ryzykowne. Gdyby nie Rikaso, to byłabym martwa, no ale trudno. Trochę expa poszło się walić. Lekki sejmitar. Widzę, że te lekkie sejmitary to leżą dosłownie wszędzie. Już mamy drugi. Niezrozumiała notatka. Coś zebrałam z tego gościa. Nie potrafię tego przeczytać. Artefakt życia. Znalazłem notatkę, jest zapisana w nieznanym języku. Powinienem poprosić Rikaso o pomoc. Okej. Zobaczmy w takim razie, czy ma coś do powiedzenia. Kurde, szkoda mi trochę tego expa z tych pełzaczy. Ale z drugiej strony bym sobie nie poradziła z trzema, czy tam czterema naraz. No niestety. Zabiłem wszystkie pełzacze. Masz mój szacunek, a znalazłeś tam coś? Naturalnie znalazłem ciało poszukiwacza skarbów, a przynajmniej to, co z niego zostało. Nieprzyjemny widok. Miał przy sobie ten list, jednak nie znam się na językach obcych. Aż tak wiele ich nie ma, nie powinno być problematyczne go rozczytać. Daj mi spojrzeć. No i co?
Nie jest to oficjalny język, używa tu mniej powszechnego słownictwa. Zakładam, że pochodzi gdzieś z keramskich stepów. Przetłumaczyłem ci te parę zdań na szybko. Okej. Duros kompletnie postradał zmysły. Rozumiem, że jest aroganckim dupkiem, ale to... Zostałem zraniony przez pełzacza, jego trucizna powoli mnie zabija. Nawet lecznicze właściwości tego artefaktu mi nie pomogą. Moi kompani zabierają go ode mnie i udadzą się na kolejną wyspę, a dopiero tam zobaczą, co tutaj stracili, podczas gdy ja będę spoglądał w ciemną glebę. Łowcy skarbów, a przynajmniej jeden z nich, miał przy sobie potężny artefakt. Zastanawiam się, czy to ten, o którym opowiadał Rikasso. Z notatki wynika, że udali się na inną wyspę, ale jaką? Może spytam Rikasso. Wiesz, gdzie mogę znaleźć w pobliżu wyspę? Poza tą, na której się znajdujemy? Nie wiem, nie podróżuję za wiele w ostatnich czasach. Słyszałem, że w Asun można znaleźć kartografa. On będzie pewnie twoim najlepszym strzałem. Jak mogłem na to nie wpaść, masz rację. Do zobaczenia. Okej, kartograf, tak? No to polecimy w takim razie do miasta. Tylko bierzmy nasze piękne buty. Bo ja nie będę tak latała bez nich. Butki zakładamy i lecimy. Mam nadzieję, że uda nam się ładnie to wszystko ogarnąć. Bo questiki, jest ich dosyć dużo, nie? To musicie przyznać, że jest ich dosyć sporo. Ja tak się wstrzymuję z tym drugim rozdziałem, bo chciałabym jak najwięcej zrobić w pierwszym. Słyszałam, że drugi jest dosyć wymagający. Fajnie by też było podszkolić swoje umiejętności, jeżeli chodzi o łuk na przykład, czy o zręczność też. Bo dzięki temu będziemy mogli założyć lepszą broń. Problem jest taki, że już przeskoczyliśmy pierwszy próg punktowy, więc teraz, żeby wbić 20 zręczności, potrzebowalibyśmy 40 punktów. To jest dosyć dużo. Stać. Jesteś poszukiwany. Masz roperi, zamknij mordę, bo... Ja non stop coś robię tutaj w tym mieście, widzę. Kartograf. Gdzie Hartus stoi cały czas, pamiętacie? Chyba gdzieś tutaj, nie? To było. Widzę, że go aktualnie nie ma. Pewnie jest na targowisku. Ale u Lucigota mamy parę tych robaboli. 55 robaboli. Ile ja mam ich teraz aktualnie? Możemy coś wymienić może, nie? Szkoda, że robabole się nie pokazują jako nowość w ekwipunku, bo przez to nie wiem, ile ich mam. Właśnie, to lusterko jeszcze mamy, to też jest 63 robabole. Na co ty to masz? Maska śniącego, lekka zbroja z płytek, za 60 robaboli. Ciekawi mnie, czy byłaby lepsza. Ja mam też przepis na taką zbroję, ale jest problem znaleźć myśliwego, który to zrobi. Chociaż w sumie nie pytałam o to Garota, nie? Ale spróbujmy wziąć sobie zbroję. Tak z ciekawości. Spróbujmy. Zobaczmy, czy ona jest lepsza, gorsza. W sumie jest taka sama praktycznie. Znaczy jest lepsza, no. Bo ma jeszcze inne ochrony. Myślę, że w niej pobiegam jednak. Bo i tak nie mamy na co za bardzo tych robaboli wydawać. W sumie mam skóry dla ciebie. Myślę, że się nam może przydać taka zbroja. Okej, u ciebie na razie nic. W sumie teraz wyglądam jak myśliwy, no może nie licząc tego kapelusza, nie? Bo ten kapelusz trochę nam tutaj szpeci to, ale nie widziałam nigdzie żadnego hełmu do kupienia, więc chwilowo będziemy chodzić w tym farmerskim kapeluszu. Czy tu jest Hartus? Jest tutaj. Hej, ty! Czy Asun sąsiaduje z innymi wyspami? Jak można być takim gamoniem? Oczywiście, że tak. Nie uważam, by było to oczywiste, wracając do wątku głównego. Wiesz, gdzie takowe się znajdują? Tak, naprawdę to znam tylko jedną wyspę i jest ona widoczna na jednej z moich map.
A więc muszę kupić jedną z map, aby dowiedzieć się, gdzie jest wyspa. Szybko łapiesz, gratuluję spostrzegawczości. Powiedzenie, że pytania nie kosztują, nie istnieje w moim słowniku. Nie marnuj czasu albo coś kupuj. Zobaczmy. Mapa prowincji, mapa miasta. Dobra, tylko że ja mam mapę prowincji już. I czy to jest ta sama mapa? Dobre pytanie. No mamy wyspę, tą właściwie tam na południe, czyli tam, gdzie byliśmy, na wyspie Korsarzy. Wiecie co, zapiszemy się, bo może on ma jakąś inną mapę, niż mi się wydaje. Może to jest jakaś specjalna mapa. Także zerknijmy na to. Nie no, to jest ta sama mapa. Dobra, to nie będę jej kupować. Wiecie co, możliwe, że to tam, gdzie jest wyspa Korsarzy. Tylko, że problem jest taki, że tam są ogniste jaszczurki. A może ten elitarny goblin ma ten artefakt? Może nie mogłam go zranić, bo to za wcześnie. Szczerze mówiąc, nie wiem. I na razie zostaniemy przy tym, że nie będę dopytywać o to. Robi się późno, więc myślę, że możemy zacząć sprawę tego lusterka. Tylko potrzebujemy się do tego przekimać do północy. I myślę, że to powinno nam coś dać. No i powoli będziemy w sumie zmieniać rozdział, nie? Mamy północ. Widzę, że Vanadium dalej sobie tutaj siedzi u siebie. Albo cholera wie, gdzie jest tak naprawdę. Okej, spróbujmy użyć lusterka. O, gdzie ono jest? Ojej! Nie wiesz się odwrócić. Czemu zakłócasz mój spokój? Myślę, że się zgubiłem. Odczuwam od ciebie dziwną aurę. Kim jesteś? Trudno się nie posądzać o odwagę, śmiertelniku. Nawet w obliczu możliwej śmierci nie wiesz, co masz przed oczami. Nie jestem pewien, czym jesteś, ale jestem pewien, kim jesteś. Czy ty nie jesteś Luthien? Znasz moje imię? Całe Asun zna tragedię, tragiczną historię Berena i Luthien. Wasza bezwarunkowa miłość jest tematem pieśni i opowieści. Mówisz tak, jakby ta historia wydarzyła się wieki temu, kiedy może to być zaledwie kilka lat. Kilka lat? Nie było mnie tutaj, ale słyszałem, że to wszystko wydarzyło się prawie 100 lat temu. 100 lat? To znaczy, to by znaczyło, Beren już nie żyje. Dlaczego jego ciało nie zostało zabrane na cmentarz? Chcesz mi powiedzieć, że czekałam 100 lat na próżno? Nie wylewaj na mnie swej złości. Znalazłem ciało Berena w miejskiej studni. Podobno rzucił się do niej. To nie może być. Nie chciałam. Nie powinnaś się obwiniać. To nie była twoja wina. Co ty możesz o tym wiedzieć? Dobra, może oświecisz mnie, co się wtedy wydarzyło. Wydaje mi się, że zaszło to jakieś nieporozumienie. Nieporozumienie? Tak, z mojej winy. Jak to? Wszystko zaczęło się po mojej śmierci. Wiedziałam, że nie należę już do świata żywych, ale nie mogłam też umrzeć. Za bardzo pragnęłam zobaczyć raz ukochanego, więc znowu wyruszyłam do miasta. Byłam tam, kiedy otrzymał wiadomość o mojej śmierci. Był wściekły, ponieważ oskarżył szlachtę o udział w tym incydencie. Nie wiedział, ile miał racji. Kto ze szlachty był w to zaangażowany? Dlaczego chcesz to wiedzieć? Chcesz mnie pomścić? Może. Nie sądzisz, że to mogłoby złamać zaklęcie? Nie chcę zemsty, a sprawca został wystarczająco ukarany. Jego córka nie była na swoim miejscu w konwoju, szła obok mnie, więc zabójcy, którzy wywołali lawinę, zabili też ją. Ojciec dziewczyny nigdy sobie z tego nie wybaczył i rzucił się z urwiska. Wspomniałeś, że samobójstwo Berena to twoja wina. Dlaczego? Jak już mówiłam, chciałam go pocieszyć w smutku. Musiał się ponownie ożenić z powodów politycznych, a ja chciałam, żeby był szczęśliwy, uwierz mi. Byłam dla niego niewidzialna, ale zapomniałam starego lusterka mojej babci. To była piękna i chyba jedyna wartościowa rzecz, jaką posiadałam. Mówiono mi, że jest magiczna, ale tak naprawdę w to nie wierzyłam. Gorzką lekcją, której musiałam się nauczyć, było to, że Beren, patrząc pewnego dnia w moje lustro, zobaczył, że stoję za nim. Nie wiem, kto był bardziej zdziwiony, on czy ja, bo tak naprawdę nie byłam widoczna dla ludzi.
Co zrobiłaś? Co masz na myśli? Myślisz, że powinnam mu powiedzieć, hej, to ja, twoja zmarła żona? No dalej, żyjmy razem, jakby nic się nie stało. Byłam już częścią tego świata i nie chciałam dłużej stawać na drodze do jego szczęścia. Powinna była odejść i wtedy na niego zaczekać, ale chciałam go znowu zobaczyć. W międzyczasie jednak chyba zauważył, że widzi mnie tylko przez to lusterko, które zabierał ze sobą wszędzie. Ostatni raz widziałam go późno w nocy na rynku. Ledwie zdążyłam rzucić się do studni, którą uciekłam z miasta. Słyszałam, jak Beren wykrzykuje za mną moje imię i wtedy wiedziałam, że nie powinnam już więcej się przed nim pokazywać. Przyrzekłam sobie, że nie będę więcej odwiedzała miasta i że będę czekać tu na cmentarzu, aż go do mnie przyniosą. Lata mijały, teraz słyszę od ciebie, że było ich o wiele za dużo. Ale powiedz mi, skoro mój ukochany nie został pochowany tutaj na cmentarzu, to gdzie on jest? Obawiam się, że Beren widział, jak znikasz w studni, więc poszedł za tobą. Znalazłem jego ciało na dnie studni, obok to lusterko. Kilka dni potem, jak odeszłam, poczułam wielki ból i wiedziałam, że Beren cierpi. Myślałam, że to ból z powodu rozłąki. Później, gdy ból stopniowo ustępował, myślałam, że w końcu mnie zapomniał i wreszcie żył życiem, na jakie zasługiwał. Wygląda na to, że się myliłam. Powinnam była wiedzieć lepiej, bo to był śmiertelny ból. Nie spotkałem ducha w studni, ale najwyraźniej po tej tragedii też nie mógł wezwać pomocy, a może nie chciał? Wciąż go czuję, słabo, ale to uczucie nigdy nie zniknęło. Tylko dlatego, że go nie widziałeś, może to również po prostu oznaczać, że go tam nie było lub nie chciał być zauważony. Z tego, co rozumiem, czy jest jeszcze nadzieja na ponowne spotkanie? Nie jestem pewna, ale muszę wiedzieć, tyle lat niepewności, a jednak się boję. Duch, który się boi? Dlaczego miałabym się nie bać? Co ty wiesz o duchach? Przepraszam, to miało zabrzmieć motywująco. Nie, muszę cię przeprosić, że źle cię potraktowałam. Ale muszę wiedzieć, czy Beren nadal krąży wśród żywych jako duch, tak jak ja, czy nadal mnie szuka. I tak, boję się, strach przed tym, co się stanie, gdy znów się spotkamy. Mógłbym ci towarzyszyć. Zrobiłbyś to? Przydałoby mi się moralne wsparcie, nie byłam w pobliżu miasta od tamtego incydentu. Jeśli mówisz poważnie, to zaczekaj na mnie nocą przed północną bramą miasta. Do zobaczenia. Co to miało być? Cholera, zniknęła. Tu spoczywa Luthien. Ajajaj, trochę creepy sytuacja. Ona jest mega creepy. Tak w sumie wam powiem. No i tak, jesteśmy w lesie, tuż za miastem. Myślę, że warto byłoby ją namierzyć za pomocą łuku. Północna brama. Tu jest północna brama i widzę, że ona tutaj stoi, czeka na mnie. Tu jesteś, bałam się, że nie przyjdziesz. Cieszę się, że moje obawy były błędne. To co robimy? Po prostu przejdź przez bramę i idź do studni Berena. Będę tuż za tobą. Okej, widzę, że ona idzie, ale... tak wolnym krokiem, że chyba nie dojdzie do mnie. Nawet jej już nie widzę. Chyba, że się tam przeteleportowała na przykład, bo to jest możliwe bardzo. Tak, oczywiście, że się tu tepła. Co próbujesz mi powiedzieć? Beren? Co? Luthien, czy to ty? Po tylu latach? Beren? Myślę, że już czas na mnie. Jestem pewien, że macie wiele do wyjaśnienia. Czekaj, dzięki z całego serca. To nie jest właściwy moment, ale przyjdź do miejsca, w którym umarłam tamtej nocy, a otrzymasz swoją nagrodę. Okej. W nocy mam przyjść, tak? Zmarła na ścieżce, tuż za pierwszym drewnianym mostem przed miastem. Okej, no to idziemy zobaczyć w takim razie. Podejrzewam, że ona już tam sobie będzie stała. Kiedy ja robiłam save'a? Nie mam pojęcia, więc zróbmy teraz zapis. Za pierwszym drewnianym mostem tuż za miastem. Okej. Tylko wiecie co, zanim to sobie odpalimy pochodnie, bo chwilowo jest w miarę chyba jasno, ale jak tylko przejdziemy tutaj w stronę lasu, to myślę, że już może być dosyć ciemno. Myślałam, że to ona, a to tylko Satif. Tuż za pierwszym drewnianym mostem, tuż za miastem, no myślę sobie, że chyba dobrze idziemy.
Tuż za pierwszym drewnianym mostem. Tu jest pierwszy drewniany most. O, i widzę, że mamy tutaj grupkę osób. Pięknie, naprawdę. Hej, ty! A więc Nie tu zabijajcie. jesteś. Wszystko się Zapisałeś wyjaśniło? ostatnie Mniej anonimy? więcej tak. Nie wiedziałam, że Beren tak mnie kocha. Nie Zapisałeś wyobrażałam sobie życia ostatnie beze mnie, anonimy? a nawet nie szukał mnie jako ducha w To mieście. też mi powinien Ale to już cytować. nie ma znaczenia. Czas to coś, co liczy się tylko dla żywych. Ich freue mich, dass Cieszę soweit się, że do alles tej geklappt pory hat. wszystko się udało, więc Könnt może ihr es endlich wreszcie zusammen sterben? odejdziecie razem Das szczęśliwi. dachten wir Na auch. początku też tak Aber myśleliśmy, scheinbar ale wydaje mi scheinen się, że wir zbyt długo doch nie odlekaliśmy zu sein. śmierć. W każdym razie dzięki za Haben wir wszystko, co jetzt dla nas endlich alles? zrobiłeś. Chwila. W Du mieście hattest in der Stadt wspomniałaś o etwas jakiejś von einem Mann, nagrodzie. natürlich. Oczywiście, i będziesz ją miał, posłuchaj mnie Darüber uważnie. hinaus Kupiec, którego córka brauchen wir zginęła auch obok mnie w gruzach, zanim rzucił się z urwiska, zemścił Rechenschaft. się na naszych mordercach. Sollten wir ihn auch Nie dafür wykonali bestrafen, zadania poprawnie, bo wenn tylko nicht ja die i kilku innych Mörderin świadków mieliśmy zginąć w wypadku, a już scheinen na pewno nie wir jego córka. die Mörder zu schnappen. Zabójcy dawno nie żyją, ale po mojej śmierci poszłam za nim do ich kryjówki Lassen jako duch. Jest w jaskini, Sie pod mich bitte hier winnicą. unter das Weinstock. Mam nadzieję, że jest tam coś, Ich co może hoffe, ci się dass przydać. das Gitter werde ich Otworzę schaffen. dla ciebie kraty, bo Ich wiem hoffe, jak. aber du kannst doch Ale gar nie nichts możesz niczego anfassen. dotknąć. Lass das mal Niech to meine będzie Sache moje sein. zmartwienie. Okej. Hey. Wszystko Alles w in Ordnung, porządku, habe ich gehört? książę? Oh. Mów mi, Beren, od dawna nie mam tytułu księcia. Tak, Oh. teraz też cię pamiętam. Spędziliśmy wspólnie trochę czasu w Ja. studni. Ich war Usiłował mnie, unglücklich żeby ci się mit euch. pokazać, ale nie chciałem pozwolić ci Oh, oszaleć, tak jak nee. przytrafiło się to Du, mnie. der Spiegel hat Lusterko mich auf dich teleportowało mnie na geprojiziert. cmentarz. Hast Czy du masz schon jakiś deine pomysł, Augen dlaczego genommen? tak się stało? Hör, Lusterko, nadal je masz? ich fürchte, dass Obawiam się, deine że pękło Mannschaft podczas bemerkt magicznej hat. aktywacji. Nieistotne, sam Ja, niewiele o nim ich wiem, höre. ale za życia podejrzewałem, że jest to Und wie klucz, ist który das? pozwoli mi ponownie odnaleźć Luthien. Hast du eine Czy Ahnung, masz wie es pojęcie, jak funktioniert? działało? Ich? Ja nie, obawiam się, Ja, że nie mogę ci ich pomóc. Mag, befürchte, do którego dass das zwróciłem się w nicht swoim czasie, był uprzejmy, ale nie potrafił ukryć funktioniert. faktu, Wie war das że Gespräch, in dem wir zwariowałem, gerade kiedy waren? powiedziałem mu o tym, jak widziałem w tym lustrze Oh, moją er zmarłą konnte mich żonę. verstehen. Wie wäre Opuścicie es mit teraz ten meinem... świat? Ich Chciałbym, wünschte, żebyśmy mogli, wünschte... ale w tej chwili nasza dwójka jest Du tylko fühlst wiatrem, es auch so, którego sami nie mittlerweile. czujemy. Nie możemy Du dotknąć bist... siebie ani niczego Du bist... innego. Pytam, Du... jak zabija się wiatr. Vielleicht kann ich euch Może weiterhelfen. mogę ci pomóc. Nach Po tym allem, was wszystkim, du coś mir dla nas vorgetragen zrobiłeś? hast... Cóż, nie widzę innego wyjścia, jak tylko poprosić cię ponownie o pomoc. Was nun jetzt? Już jestem twoim dłużnikiem. Znam górną dzielnicę jak nikt inny. Ich kenne dich Jeśli nur jest coś, ganz czego weit, potrzebujesz, aber po wir prostu mi wollen nicht... powiedz. Klimpernde Kilka złotych Münzen werden monet by nicht nie zählen. zaszkodziło. Manche Niektóre Dinge rzeczy können mogą sich się nicht nigdy nie zmienić, bez ändern. względu na to, jak daleko wstecz spojrzysz. W porządku, chyba znam Verstehe. sposób. Widziałem kilka rzeczy Ich na rynku, w denke, tym coś ich od kann dich Fariona, jednego z najbogatszych kupców z górnej auf dzielnicy. einen Po części dorobił Gönnungsantrag się fortuny nur za pomocą mit dem kłamstwa, z Zeichen. którym nawet już nigdy nie spotkam się jako Höchstens mit książę. meiner Zeit Myślę, że wird najwyższy nie czas, unterschätzt. aby oddał część swojej fortuny ludziom, Helge, którzy najbardziej na nią höchste Zeit, zasługują. dass er. Ich werde ihm heute Złożę mu noch dziś einen wizytę, ale Gönnungsantrag. brakuje mi kogoś, kto rano Allerdings wyjaśni mu, fehlt że z mir die pewnością nie Aufregung śniło mu aus się der tamtej Nacht. nocy. To rola przypadłaby tobie. Ich denke, Myślę, że das mogę kann to ich Ihnen zrobić. anbieten. Dzięki. Ich gotte Do froh, wieder Foriona nach najlepiej Westfield udać się z zurückzukommen. samego rana. Następnego dnia, wtedy efekty powinny Wie być viel Zeit najlepsze. Po wird prostu powiedz mu, że benötigt? przyszedłeś po zadośćuczynienie za jego czyny. Wie soll ich bitte Jak schön mam das się dostać Oben do górnej entziehen? dzielnicy? Das wirst du Nie nicht będziesz müssen. musiał. Idzie się Er upić wird w dich nur tawernie. Tam go treffen. znajdziesz. Okej. Miłość jak z powieści mamy zakończone. Korupcja. Pęknięte lusterko. No i Luthien nam otworzyła bramę. Ja chyba wiem gdzie, wiecie. Ona mówiła, że w jaskini pod winnicą. To nie będzie tam, gdzie były te borsuki. Chyba będzie, nie? Tam była jakaś krata, w której nie szło otworzyć. Więc myślę, że możemy się tam przejść. Na farmę Orina, że tak powiem. Potem sobie też ładnie wrócimy do miasta, żeby ogarnąć tą korupcję. Idzie się upić do tawerny, tak? To będzie chyba pomocna informacja. A my się przejdziemy tu, bo chyba dobrze idę. Tu jest sarenka, przestraszyłam się przez chwilę jej. Tu mamy jaskinię pod winnicą i widzę, że jest otwarta. Kurde, ale tu są skarby jakieś naprawdę.
Wow. Oho, no nie. No ją chyba pogrzało tą babę. O kurde, nie wyjdę stąd. Naprawdę, przecież ja ledwo tu weszłam. No wojownika cienia mi będzie tu. O Jezu. Nie podoba mi się to, co ona nam tutaj zrobiła. Gdzie ja się zapisałam? O Boże, naprawdę tu? Dobra, jeszcze raz ją przeklikajmy tutaj. Hej, ty. Beren, wszystko w porządku. Ajajaj, kilka złotych. Super. No i co, straciłam pochodnie. Myślę, moi drodzy, że tym skarbem to się chyba zajmiemy kiedy indziej, bo tam są za silni przeciwnicy dla mnie. Musielibyśmy zużyć deszcz ognia, a ja niekoniecznie chciałabym go teraz zużywać. Szczególnie, że mamy tylko jeden. Chociaż z drugiej strony, no po coś ten deszcz ognia ma mnie? A kto wie, tam może być coś naprawdę fajnego. Dobra, no zaryzykuję jeszcze raz tam pójść. Tym razem się jednak zapiszę, zanim tam wejdę w ogóle. To z jej strony wyglądało jak głupia pułapka, nie? No ale nie wiem, może mi się tylko zdaje. Dobra, po pierwsze, spróbujmy to w ten sposób ogarnąć. Gorzej, jak to nie ściągnie tego wojownika, nie? No gdzie mój k... O Boże. Nie. To trzeba, wiecie, co zrobić wcześniej. W sensie... Oni się pojawiają już wcześniej, że tak powiem. Trzeba się najpierw pozbyć tych zwierzątek tutaj. To jak najszybciej. Okej, okay, sprawność łukiem i teraz poczekamy, aż oni się tutaj zrespią. No i dobra. A tutaj mamy też jakieś kolce. To też jest, widzę, ciekawe. Tu jest tyle pułapek najeżone, że naprawdę ja nie wiem, o co tej babie chodziło. To chyba tak specjalnie, ale widzę, że deszcz ognia sobie poradził. Dobra, jeszcze raz. Wyklikamy sobie te zwierzątka. Najlepiej właśnie będzie z łuku, myślę. No. Zróbmy na szybko taki zapis tu. Teraz odpalimy sobie czwóreczkę. I myślę, że staniemy sobie tutaj na tym skarbie. Okej, okay. I to jest, widzę, bezpieczne miejsce. Teraz tu się zapiszemy. I chyba możemy już bezpiecznie to wszystko sobie splądrować. Tu są głównie kosztowności. Spodziewałam się jakiegoś eliksiru życia albo jakiejś broni. Tu jest coś pod spodem, ale nie mogę tego zebrać.
ciekawego? Pan cienia Diango miał dwuręczniaka. Ty, naprawdę zajebista broń. Dobra, ale ważne, że już mamy to ubite wszystko tutaj i nie musimy się już tym przejmować. Idziemy jeszcze ogarnąć to zadanie korupcja. On mówił, że on się kiedy upija? W tawernie. To myślę, że najlepiej by było iść w południe. To znaczy przespać się do południa, nie? Cześć, Sarenko. Proszę sobie żyć tutaj, w spokoju. Cały czas nie znalazłam jeszcze tego klawa, ale tam podobno też się fajnie sprawdzi deszcz ognia. Więc trzeba będzie jeden kupić, bo jeden zużyliśmy. Ale myślę, że to chyba było najlepsze rozwiązanie, bo ten gościu... No, pan cienia by mnie zajechał. Solidnie, co zresztą widzieliśmy. Tak więc nie ma co chyba ryzykować aż tak bardzo. Podoba mi się to, jak to miasto jest oświetlone. Trochę zaczęła gra mulić, widzę. Tak dziwnie. Tutaj widzę, że sobie śpią. A to Garot ma tutaj łóżko swoje. Nawet nie wiedziałam, że on ma tutaj dom. Mają kotka. Dobra, idę do Johanna. A no jest Forion. Witaj, kim jesteś? Jestem Forion, szlachcic z Asun. Zwykle przesiaduję w górnej dzielnicy. No i co, nie mogę z nim pogadać? No i przepraszam bardzo, ale... Hej. Nie podoba mi się to. Nie wiem, może chodźmy się przekimać jeszcze do rana? O ile on tutaj w ogóle rano jest. Że tak powiem. A tu se Chrystus żyje w ogóle. Dobra, no i zobaczmy. No jest tutaj. Jak tam? Dobrze spałeś? Czego chcesz? Przyszedłem odebrać zadośćuczynienie za twoje czyny. Nie, nie może, nie może. Zamknij się, bądź cicho. Zrobiłeś już wystarczająco dużo zła w swoim życiu, by gnić w podziemnym świecie Beliara do końca swoich dni, ale dajemy ci szansę. Odpokutuj za swoje grzechy i zapłać daninę, której żądamy, albo poinformujemy każdego w tym mieście o twoich występkach, od skromnego rybaka po samego księcia. Nie rób, masz, weź 500 roperii, tak jak obiecałem. I jeszcze 100, abyś był pewien, że... Upewnij się, że będę mieć spokój. Masz zamiar to zrobić, dobry panie, prawda? To wszystko? Nie ma mowy, proszę pana, nie ma mowy. Jak twój przyjaciel przezornie zasugerował, wyślę posłańców, którzy przekażą datek w wysokości 100 roperii dla każdego mieszkańca środkowej i dolnej dzielnicy. Przy okazji oto twoje 100 monet. Nie zapomniałem o tobie, widzisz? Widzę, że wszystko się zgadza. Mam nadzieję, że więcej o tobie nie usłyszymy. Zdecydowanie nie. Jeśli mi wybaczysz, muszę zająć się posłańcami. Byłbym szczęśliwy, mogąc powitać cię jako klienta innym razem, ale nie chcę więcej zaburzać spokoju twojego przyjaciela. Zobaczymy. Pięknie. Wygląda na to, że wszystko się udało. Okej, widzę, że się rozlało bardzo solidnie. Mamy też zadanie z pękniętym lustrem, które trzeba by było naprawić. Myślę, że skoro jest ładnie zdobione, to moglibyśmy zajrzeć do Donatella. Może on ma jakiś pomysł, jak je naprawić, nie? Skoro jest złotnikiem.
Czy potrafisz naprawić to lusterko? Pytanie nie brzmi, czy potrafię, ale czy chcę i czy cena jest odpowiednia. Pokaż, co tam masz. Ładna rzecz, bardzo misternie wykonana, jak sądzę, z wiranonu. Słyną z magicznych akcesoriów, choć ten egzemplarz wydaje się być nieco starszy. Sądząc po twoim wyglądzie, zakładam, że nie masz pojęcia. To też nie ma znaczenia, wróćmy do interesów. Tak, mógłbym naprawić to lusterko, to ciekawy przedmiot, ale muszę trochę popracować nad krawędziami, więc nie będzie tanio. Ile to będzie kosztować? 300 roperi, cena nie podlega negocjacji. Proszę bardzo, 300 roperi. Wróć jutro, wtedy lustro powinno być znowu jak nowe. Okej. Tutaj niestety nie mamy żadnego łóżka. Ale możemy się kimnąć u Vanadiuma. Chyba nikt się nie obrazi, co? Jesteśmy, moi drodzy, coraz bliżej tego, żeby zmienić rozdział. Fajnie by było jeszcze dobić ten jeden poziom. Tymi kłościkami, które mamy do zrobienia. Cieszę się, że przychodzisz. Ponownie wypolerowałem lusterko i znów jest jak nowe. No, może poza magicznymi właściwościami. Możesz przywrócić jego właściwości magiczne? Nie jestem magiem. Moja biżuteria rozwija swoją moc dzięki przetworzonym kamieniom szlachetnym i nie śmiem twierdzić, że rozumiem co i dlaczego. Śmiem nawet wątpić, że magowie w klasztorze mogą ci w tym pomóc. Nie, mój chłopcze, magia lustra, jeśli kiedykolwiek ją posiadała, przepadła na zawsze. Okej, czyli naprawione mamy. Okej, Donatello uważa, że magowie z klasztoru nie pomogą. Okej, idziemy dokończyć to zadanie korupcja, co? Tylko, że kurde, Beren będzie tam pewnie w nocy, więc musimy się przekimać do północy. I dopiero. Możemy cokolwiek robić. No i w sumie akurat ładnie nam się to udało, bo zrobiliśmy bardzo dużo rzeczy. Ale ciemno jest dzisiaj. Ostatnio było trochę jaśniej. Nie macie, kurde, takiego wrażenia, że było widniej? Dziwnie. Bardzo ciemna noc. Ale na szczęście mamy pochodnie. Zobaczmy, co on na to powie Beren. W sumie może Luthien też możemy powiedzieć, że odebraliśmy nagrodę od niej. Możliwe, kto wie. Zobaczymy. No i się tak zastanawiam, co więcej możemy zrobić. Na dzisiaj chyba nic. Myślę, że to będzie ostatnia rzecz, którą zrobimy, a odcinek po prostu będzie delikatnie krótszy. Stoją nasze duszki? Stoją. Spróbujmy od Luthien zacząć. Nie mogę nic. Co zrobiłeś Forionowi? Czy mój występ wywarł wrażenie? Mam taką nadzieję, a jednocześnie obawiam się, że moja kara była stosunkowo łagodna w porównaniu do wszystkiego, co zrobił. Cóż, dzięki twojej hojności zrobił dla miasta więcej niż większości mieszkańców górnej dzielnicy kiedykolwiek. Mam nadzieję, że był w stanie wynagrodzić ci wystarczająco w moim imieniu. Nie mogę narzekać. No i Bailando. Kolejny kłeścik mamy z głowy. Wiecie co? Skoczymy jeszcze na szybko do kopalni złota, tylko sobie weźmiemy, odpalimy nasze buty, bo przed nami kawał drogi przez całe miasto chociażby, bo możemy iść do Zary, odebrać od niej zupę spełzacza. I to też fajnie by było, myślę, zrobić. W sumie jak będziemy w kopalni też, to może mi napiszecie coś a propos tych właśnie dwóch zadanek, które nam wiszą w kopalni, czyli o morderstwie Morsa i o przekupstwie. Morderstwo Morsa raczej już nie zrobimy, dlatego że zabiłam tego Faranda. Farand mu chyba było, nie? Więc to zadanie się na pewno anuluje albo będzie nam wisiało w dzienniku do końca gry. Ale z tym przekupstwem coś mi nie pasuje. Bo nie byłam w stanie tego zrobić nawet w momencie, kiedy jeszcze żył ten gościu. Ten Hogen. Czy tam Hagen. Nie, to nie był Hagen. To był Hogen. Tak więc wtedy nawet nie mogłam nic z tym zrobić. A chciałabym.
Także nie wiem, trochę dziwne. Trochę bardzo dziwne. Mam nadzieję, że to naprawdę nie będzie jakiś duży problem, że tego nie zrobię. Chciałabym, ale nie mogę nic z tym zrobić. Chyba, że mi dacie jakieś porady co do tego, bo tam według solucji powinniśmy zagadać właśnie z samym sobie tym rekrutem po prostu. Bo on tam czeka na tego gościa. Ten gościu nie przychodzi, ale w questie nie było nic na ten temat, że on przyjdzie. Było właśnie, że powinien być wpis w dzienniku, że on w ogóle tam stoi. Także trochę się chyba coś zbagowało i możliwe, że tego nie odbagujemy. Podejrzewam, że jak wejdziemy w drugi rozdział, to się te questy anulują. A jak nie, to będzie mi przykro, bo będą nam wisiały w dzienniku do końca życia. No i też potrzebujemy może zbierać te przepisy na alkohole. Tak naprawdę. I w ogóle te alkohole. Owocówkę powinniśmy uzbierać 5 butelek, tylko nie wiem, gdzie ją znaleźć. Będę musiała sobie może popatrzeć. Dobra, zanim wejdę do kopalni, to się zapiszę, bo może nam się gra wywalić chociażby. A tego bym nie chciała. No i Zara pewnie będzie spała, a ja już mniej więcej pamiętam, gdzie ona przebywa, więc myślę, że powinniśmy do niej na spokojnie dotrzeć. Dobra, mamy strażników kopalni. Mam nadzieję przynajmniej, że pamiętam. No, pamiętam, gdzie ona jest. Furt. O, jesteś tutaj. Ej, co jest? Nie mogę jej dać tych wnętrzności spełzaczy? Z jakiej racji nie mogę? Przecież mamy żuwaczki. Żuwaczki pełzacza, zupa spełzacza. Soli potrzebuje, ale ona chyba ma sól, nie? Kurna, nie ma soli. Naprawdę ja nie mam soli w ekwipunku. To ja tu przyszłam bez sensu. A w mieście, kurna, sprzedawali sól. Dobra, moi drodzy, zakończymy w kopalni. Dość prosta, to znaczy ile? Zręczności 22. Musimy też powoli sobie może pookradać tych ludzi, więc w sumie dobrze, że tu przyszłam z jednej strony. No nic, zakończymy tu. Mam nadzieję, że uda się coś więcej poczynić w kolejnym odcinku. Spróbujemy kupić u kogoś woreczek soli. No i spróbujemy coś ruszyć z tymi zadaniami. Jeżeli Wam się odcinek podobał, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Zachęcam Was do dołączenia na Discorda. Link macie w opisie pod filmem. I co? I lecę montować dla Was ten odcinek. Dajcie znać, jak macie jakieś porady. Ja się do nich dostosuję od kolejnego odcinka, bo wtedy już będę nagrywała na bieżąco. Także w sumie nagrałam 7 odcinków na zapas, więc tak bez porad poszło. Także mam nadzieję, że... Ojejku, mam nadzieję, że dacie jakieś porady a propos tych dwóch zadań. Zresztą Wam nawet pokażę je na szybko tutaj. Przekupstwo, to tak wygląda, i morderstwo Morta. Możliwe, że coś uda się z tymi zadaniami zrobić, a jak nie, to je anulujemy. I spróbujemy coś zrobić z tym pasjonatem i może ze skrętami. Pasjonat. Ja zrobiłam to zadanie z tymi... Tak, wyborne trunki zrobiliśmy, czyli w sumie pasjonata tylko potrzebuję. Czyli będziemy już kupować tylko przepisy. Okej. Dzięki, nie przedłużam. Trzymajcie się i cześć.